19 lutego wspominamy błogosławionego Józefa Zapłatę, męczennika. Józef Zapłata urodził się 5 marca 1904 roku w Jerce koło Kościana w pobożnej rodzinie. Rodzice uczyli swoje dzieci miłości do Boga, do Kościoła i ojczyzny oraz mowy polskiej. Codziennie wieczorem odmawiano wspólnie modlitwę, w każdy pierwszy piątek uczestniczono we mszy świętej i przystępowano do komunii świętej wynagradzającej. W dni powszednie zawsze jedna osoba z rodziny uczestniczyła we mszy świętej, aby uprosić Boże błogosławieństwo na cały dzień. Szczególnie czczono Matkę Bożą. Gdy miał 5 lat, rodzina przeprowadziła się do Turwi. Tam Józef ukończył szkołę powszechną, nie podjął już dalszej nauki. Po odbyciu służby wojskowej 14 kwietnia 1927 roku wstąpił do Zgromadzenia Braci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjął go założyciel, brat Stanisław Andrzej Kubiak. W zgromadzeniu nadano mu imię Dominik. 8 września 1928 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a wieczyste 10 marca 1938 roku. Został posłany do posługi w kurii arcybiskupiej i w kancelarii prymasa Polski Augusta kardynała Chlonda w Poznaniu. Tą posługę spełniał z oddaniem i poświęceniem, cieszył się wielkim zaufaniem księdza kardynała. Cechowała go powaga i głębokie zrozumienie powołania zakonnego. Po kilku latach został skierowany do pracy we Lwowie, gdzie pełnił służbę zakrystianina w kościele świętej Elżbiety i przełożonego domu zakonnego. Krótko był mistrzem nowicjatu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. 3 października 1939 roku w czasie rewizji domu arcybiskupa poznańskiego został aresztowany przez gestapo. Rozpoczęła się jego tułaczka trwająca niemal do końca wojny. Osadzono go w forcie 7 w Poznaniu, stamtąd wywieziono do Kazimierza Biskupiego, później do Mauthausen, następnie do Giessen, a 8 grudnia 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau. Otrzymał numer 22099. Współwięźniowie zapamiętali go jako człowieka pełnego Ducha Bożego. Miłość Boga i bliźniego uwidaczniała się w nim, w każdym szczególe codziennego, ciężkiego, obozowego życia. Wyczerpany ciężką pracą, niedożywiony, upokarzany, każdą czynność w obozie spełniał sumiennie na większą chwałę Bożą i zbawienie dusz. Chętnie dzielił się porcjami żywności z kolegami. Cierpienia, jakich doświadczał w obozie, ofiarował, by prymas polski kardynał August Chlond mógł po skończonej wojnie wrócić szczęśliwie do wolnej ojczyzny. Zdawał sobie sprawę, jak bardzo będzie potrzebny Kościołowi. W rozmowach wyrażał się o kardynale zawsze z wielkim szacunkiem. Mówił, że gdy kardynał wyjeżdżał z Poznania w pierwszych dniach po wybuchu wojny, jemu powierzył klucze i opiekę nad rezydencją arcybiskupią. Brata Józefa dręczyła obawa, czy Bóg przyjmie jego heroiczną ofiarę. Tak bardzo czuł się małym i niegodnym. Często powtarzał: Boże, zabierz mnie z tego świata, mnie, Twego pokornego sługę, a dozwól, aby ksiądz prymas powrócił do Polski. Różne upokorzenia przeżywał w duchu wiary i poddania się woli Bożej. W obozie jego postępowanie budziło uznanie u współwięźniów. Był bardzo miły i szlachetny. Był wstydliwy, nie lubił tematów o sprawach nieskromnych. Prawdopodobnie wyniósł to z domu rodzinnego. Zapamiętano go jako człowieka pobożnego. Nie zachwiał się w wierze, nie rozpaczał, nie przeklinał. Przyjmował wszystko jako dopust Boży. Gdy wiosną 1945 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu, na apel dowództwa obozowego dobrowolnie zgłosił się do pielęgnacji chorych. Więźniowie odwodzili go od tego zamiaru, gdyż przewidywali zbliżające się już wyzwolenie. Odpowiedział: ja wiem, co ja robię. Idąc na pewną śmierć, powtórzył intencję o szczęśliwy powrót do ojczyzny po wojnie księdza kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski. Brat Józef Dominik Zapłata zmarł 19 lutego 1945 roku w Dachau, zaraziwszy się tyfusem od pielęgnowanych więźniów. Jego ciało zostało spalone w krematorium w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikowany był w Warszawie przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku wraz ze 108 męczennikami II wojny światowej. Módlmy się.
Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś sługę swego błogosławionego brata Józefa Zapłatę duchem ofiary i doskonałej wierności powołaniu zakonnemu aż do męczeńskiej śmierci. Wysłuchaj mojej modlitwy i spraw, abym dzięki jego wstawiennictwu otrzymał upragnioną łaskę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.